Dzień dobry. Dzisiaj witam Was z lasu, bo normalnie tak się zdenerwowałem w domu, że musiałem się zrelaksować, pojechałem sobie do lasu. Zobaczcie, co nawywijałem. Taki jestem mądry. Nie domknąłem drzwiczek w zamrażarce. Wszystko zakute. Matko jedyno. No ja, teraz trzeba odczekać, aż te szuflady puszczą. Przejąć to mięso, przenieść gdzie indziej. No przecież to z tydzień czasu tak mroziło. Ajajaj, ze mnie to zale cębą. Normalnie cębą. No i jak tu się nie było zdenerwować? Taki ślimok ze mnie jest. No to gdzieś z tydzień temu właśnie musiałem zostawić niedomknięty ten zamrażalnik i wszystko mam tak zakute, że normalnie płakać się chce. Więc mówię, wyrywam z tego ogrodu. Idę sobie na grzyby, przyszykujemy sobie jakąś dobrą kolację, może i będę później działał dalej. Tak to musi się mi wszystko najpierw odpuścić, bo nawet szuflady nie idzie wyjąć. No, a grzybki są, także może troszeczkę pochodzić, jeszcze nie wiadomo, może za trochę przyjdzie jakieś ochłodzenie i nie będzie grzybków. O, te moje fioletowe, takie ładne tutaj są. O, i tu jeszcze, o, proszę, jeszcze jeden ładny. Siedzę sobie, dzisiaj nie będę tak za dużo brał i tylko same takie dobre, bo już suszarkę wyniosłem do piwnicy. Ja, pochodźmy sobie trochę, pospacerujmy. Tutaj widzę piękne maślaki, ale kto by to obierał? Nie, maślaki niech sobie rosną, ktoś inny może skorzysta z nich. I znów piękny podgrzybek złotawy. Zdrowiutki. O, następny. Gdzie? Tutaj. Trochę pogryziony. To nie jest tak nic źle. Te lakówki ametystowe już nie mają takiego pięknego koloru ametystowego, ale ja je lubię. Ktoś mówił, że nie jadłby tego, że one rosną na jakimś amoniaku i, za przeproszeniem, trupach. No ale ja lubię te grzyby, pomimo że nie mają takiego wyrazistego smaku, ale jako dodatek do innych. O, widzicie, dzisiaj wziąłem sobie taki mały kozik tylko, bo wiadomo, grzybiarzy tyle, że wszystkie niedźwiedzie są już przegonione stąd, więc nie muszę się martwić, że mnie coś zaatakuje. Ale też nie widzę tak grzybów ja. Może ten mój teren, może ja bym musiał znowu zginąć. Chodzę tylko przy drodze, bo ja naprawdę boję się, że zginę. Czy teraz? Ja to mam orientację w terenie, piękny grzybeczek, taką normalnie, że no nie wiem jaką. O, piękne, piękny grzybek, ale słuchaj, no gdzieś tu powinny być jeszcze, jak rosły dwa, to powinien być i trzeci, ale czy tutaj gdzieś on będzie? Słońce razi w oczy, oj, tak w okularach to już teraz nie zbiera się tak fajnie, jak kiedyś to było. Już nie jest tak fajnie. Ale teraz jest dużo właśnie tych ametystowych. I ja sobie je wezmę. Właśnie po to teraz małym nożykiem to sobie je mogę, o. Ej, wszystko, pazury niezgrabne. I do koszyczka, i zbieramy. Co ten liść tu robi? Jak ja to widziałem. Są tu też takie piękne grzybki. O, piękny muchomorek i drugi muchomorek. Ale gdzie są te prawdziwki? No jak to, gdzie są prawdziwki? Jak ten prawdziwy... O, o, jest piękny podgrzybek. Tak, żeby go ładnie tu... Jak to ładnie wygląda. Ujajajajaj. Romciu. Ścinasz chłopczyka. No co?
elegancki, nie? I gdzie idzie? Do koszyczka, ale, ale, ale. Tu już widzę następnego, ale czy on będzie zdrowy? Taki trochę, jak to mówią, uzarty. Jak on wygląda od spodu. A, wiecie co? Jest, zostawimy go. Robaki też muszą coś jeść. Taki widok to też bardzo lubię. Oj, wspaniały grzybek sobie rośnie. Ajajajajaj. Nie widzimy? Łej, elegancki. Pięknie. I do koszyka. Szukamy dalej. Nie trzeba daleko szukać, bo kolejny śliczny, ojejki, takie, takie to my lubimy. To jest normalnie, o, piękny, czyściutki, nie? O, tych trzonków tyle nie potrzeba mi. I do koszyka. Ale myślałem, że będzie troszeczkę więcej tych grzybków. Tak sobie myślałem, ale tak jak patrzę, las jest fajny, bo suchy taki, znaczy się suchy, że nie trzeba używać kaloszy. No, ale grzybów też ja nie widzę, no ja chyba jestem też ślepy. Są jak tutaj, o, kanie, kanie to z daleka przecież widać. Proszę, jakie piękne kanie. Ale ja na to nie mam ochoty na takie grzyby. Teraz bym zjadł jakiś sos i tyle tego mięsa chyba będę miał, co mi się teraz rozmrozi. Nie wiem, mam nadzieję, że to mięso nie puściło i że mi się nie zepsuło. Tam mam króliki, jakieś inne jeszcze mięsa, ajajaj. No coś będziemy z tym robić, ale to za chwilę. Ptaszki śpiewają. Jest relaksik. Jest relaksik. Robota nie zając, nie ucieknie. Jeszcze sobie porobimy wszystko. Oj, ta moja lodówka. Oj, ta lodówka. Dobrze, że żona tego nie widzi, bo by normalnie tak by mnie marasiła, że nie wiem jak. Taki, a tu rosną, o, ładnie takie, właśnie w takich kolejnach, to takie rosną. Się rozejrzę jeszcze dookoła i sobie je ładnie zbierzemy. U, jaki ładny, długi trzonek, o, haha, no. Do koszyczka, ciebie też malutki do koszyczka, takie małe to by pasowały, nawet ususzyć właśnie takiej wielkości, to nie trzeba ich kroić ani nic, tylko są genialne później, jak napęcznieją do każdej potrawy, się nadają. Pójdziemy dalej sobie tą kolejną, o. No, i co? I jest kolejny. Ale ten jest troszeczkę przysknięty, to go zostawię. Nie będę go brał, bo widzę tutaj już kolejnego. O, ten jest trochę pogryziony, też go zostawiam, bo z kolei, o, tu jest taki fajny malutki. O, i tego możemy wziąć i włożyć do koszyczka. I rozglądamy się dalej. W jednym miejscu jest piękny kolejny grzybek. No to jest coś ładnego, to się nadaje normalnie do albumu.
Piękny na tym mchu, ale ładny okazik. Może nie za duży, ale no, wracajmy się z powrotem, bo przecież tutaj już byłem, a tego nie widziałem. I też ładny grzybek. Listki. Listki przyklejone, ale to zrobimy z nimi porządek za troszeczkę. Jak sobie przystanę. No. A tego, to co ja widziałem, a to jestem przysuszony też taki, niech sobie zostanie dla robaków. Nie, wszystko trzeba brać do koszyka. O, a teraz mi na ucho usiadł jakiś komar. Jakiś komarek. I naprawdę, ale fajnie. Idziemy, ja i mój cień. No, aż... No, uparło się jakieś dziadostwo mi do tego ucha, robalstwo. O, i czego nie lubię, a często znajduję w lesie. Można by powiedzieć tekst z filmu, nasi tu byli, ale to byli po prostu, można powiedzieć, nie ludzie. To były jakieś wieprze, które przychodzi do lasu i zostawia takie rzeczy po sobie. Jedyne, co można w lesie zostawić, w drodze wyjątku, to są papieżaki. Ze starszego pokolenia pewnie wiedzą, co to za grzyby papieżaki. No, okropność. Oj, ludzie, wstydźcie się, wstydźcie. Idę dalej tą kolejną. I co? Jaki wielki okaz. Ale pogryziony zostaje. Tu mamy... drugi. Ten już jest ładny. Tak jak wygląda od drugiej strony. Trochę ponadgryzany, ale do ugotowania będzie ok. I ten malutki lakówka ametystowa. Ale wiecie co? Ja idę tą kolejną. A gdzie jest moja droga? Tam. Oj, żebym ja nie zginął. No ale tak idzie się w tych, po tych mchach i te grzybki się tak znajdują. O, znajdują się, widzicie. I pod nóżkami rośnie sobie taki piękny, piękny podgrzybeczek. O, ładny. Ugotujemy go, ale będzie, powiem wam, wyżera. Jak nagotuję tak dużo mięsa, usmażę sobie. Zakupiłem też boczek. Boczek ma być królik i będą właśnie tak samo grzybki. Oj, gdzieś mi spadł, ojej. I będą grzybki do tego. To będzie tak zwana poezja. O, a grzybków coraz więcej. Nazbieram sobie grzybków, porobię. A teraz... tam, gdzie mnie wzrok zaprowadził, o matko. Później się będę musiał wrócić, ale teraz idziemy tu, gdzie mnie przyprowadził wzrok. Proszę zobaczyć. Jeden. Drugi. No normalnie to są smoki, nie? Ale on jest pogryziony. Niech on sobie rośnie. Jak to mówią? Nie zabijaj czegoś, czego nie możesz zjeść. Nie kop kogoś, kto nie może ci oddać. I nie zbieraj grzybów w lesie, które masz wyrzucić. Wrócę się jeszcze, bo gdzieś mi się wydawało, że był troszeczkę mniejszy grzybek. Nie można przyrody niszczyć. O! Proszę, nie zerwałem tamtego, więc natura mi to wynagradza w postaci takiego pięknego, młodego grzybka, zdrowiutkiego. Przecież robaki, czy jakieś tam inne, też chcą jeść. O, proszę, następne, o, zacznijmy od początku. Jeden, drugi, trzeci.
czwarty i tam dalej piąty i to wszystko w tej kolejnie. No wspaniałe. Zrywamy. Młodziutki, ładny. Tak. Jakby się ktoś pytał, to przyroda i natura zawsze wynagradza ludzi, którzy o nią dbają. Czy to chodzi o segregowanie śmieci, czy chodzi o zbieranie grzybów w lesie, czy traktowanie innych zwierząt. Natura zawsze oddaje człowiekowi to, co od niego dostaje. Tego maślaczka to wezmę, bo nawet go nie będę obierał. On taki fajny. O, taki to bez obierania do usmażenia. Fa, klasiko. I do koszyczka. Idziemy. Zbieraj się, zbieraj. Zaraz się będę gdzieś musiał wrócić, bo tu przeszedłem w rejon, którego ja w ogóle nie znam. Tak szedłem traktem. Nie, lepiej dojść do tej głównej drogi i się wrócić. Dzisiaj w radiu właśnie byłem u teściowej na kawie, to mówili, że jak ktoś zginie w lesie, to ma nie cudować, stanąć w jednym miejscu, uspokoić się, oszacować mniej więcej jakiś punkt, żeby mogło to być orientacyjne dla innych służb poszukiwawczych, zadzwonić na 112 i czekać. Dobrze jest, wjeżdżając do lasu czy wchodząc gdzieś, spojrzeć na te słupki, na których są napisane numery. O, to jest moja droga już. Są napisane numery tych kwadratów leśnych. Wtedy każda służba wie, w jakim rejonie się może znajdować. I wtedy wystarczy tylko zawołać no i ktoś się znajdzie. Jak już powiedziałem, niedźwiedzie przepłoszone, także w lesie to można spotkać teraz jedynie drugiego człowieka. No, czasami wkurzonego, bo jakby nic nie znalazł, to może być wkurzony. To też lepiej się schować za drzewo. A ja wracam na mój trakt. Bo tutaj w tej części to ja tu nic nie widzę. Ani grzyba. Poza mną to grzybów nie ma. Powiedziałem nie ma, a ten kozaczek, ha, piękny. Oj, o, ślimoku jeden. Piękny kozaczek. Gdzie idzie? Do koszyka. Do koszyka kozak idzie. Idzie kozak do koszyka kozak idzie i humorek się poprawił. Tak natura działa na człowieka, tak natura na człowieka działa, że naprawia wszystko, co człowiek psuje. O, a to jest ta moja wieża. Tydzień temu właśnie tylko do niej doszedłem i przeszedłem na drugą stronę, wracałem się do samochodu. No generalnie mogę się wrócić, bo co? Pod wieżyczką pół koszyka jest, więc czas na drugą połowę. Wchodzimy w tą część. Chcę powiedzieć, że w tamtym tygodniu, jak byłem, to znajdowałem gdzieś tutaj prawdziwki. No i jeśli nie zebrałem wszystkich, to widzicie, już jeden jest. Jak fajnie, jak go to teraz uchwycić, jak chciałbym to tak pokazać, tą moją radochę, jak ja to robię. Ha, gdzie ty go, zaraz go. No będzie, obczyścimy i będzie. O, a tu jest drugi. Drugi, ten to już jest większa szkoła jazdy, ohoho, zaraz to będziemy musieli
nagrać, jak to się ścina. Tego trzeba wyczyścić. No nie bądź taki brudas, bo ja cię nie chcę takich brudasów. Takie brudniejsze to pójdą do ugotowania. Jak je gotuję, to wtedy ja ich wcześniej zazwyczaj nie myję. Obczyszczone są tak, że tak mówię, że z lasu powinno się przynosić grzyby czyste, niezależnie kto je czyści. Czy żona, dziewczyna, czy samemu. A jak gotuję, to wtedy zbieram ten mąd. Kamienie opadną, czy tam brud opadnie na bok, na spód. Tą wodę się wylewa, nadaje nową, która już jest później taka fajna, w której się gotują do miękkości. No dobra, dwa prawdziwki znalezione i rozglądamy się tak tym swoim bystrym wzrokiem. Patrzymy, no i co, dookoła mogłoby coś być, ale nie ma. O, takie ładne poletko. Mniejszych podgrzybki złotowe. Gdzie ty się tak zaplątałeś, ty? Też piękniutki. Tak jak rosną te fioletowe, te lakówki ametystowe, to w pobliżu właśnie bardzo często są podgrzybki złotawe. No, tam jest taki, trochę widzę, przysuszony. No parę sztuk zawsze się gdzieś znajdzie. Dobrze, zostawimy go. Pamiętajcie, nie bierzcie z lasu wszystkiego, co w nim rośnie. Niektóre grzyby, popatrzeć jak wygląda. Nie jesteśmy jedynymi użytkownikami lasu. Nie tylko my czerpiemy z niego korzyści i przyjemności. Niech to zostanie też dla jakichś innych stworzonek. Robaki i te ślimaki też muszą żyć. Zostawiasz jednego, który wcale nie wygląda aż tak apetycznie, a za to w naturze w nagrodę dostajesz co? Coś, co jest przeapetyczne. Do koszyczka. I zamiast jakichś tam staruchów, proszę, piękne, młodziutkie. Jeden, drugi. O, to są grzybki. To są grzybki, które wędrują do koszyczka. No. Dziękuję ci, lesie. Dziękuję ci, przyrodo. Dziękuję ci, świecie, że jesteś taki piękny, że możemy czerpać z ciebie całymi garściami, a tak naprawdę dajemy ci tylko brud, śmieci. O, jeden. Następne. I tak troszeczkę cofając kamerkę, ciach. I zobaczcie, piękny podgrzybek kasztanowy. Do lasu trzeba mówić. Las nas wysłucha. Las nam się odwdzięczy. I tam w oddali też są grzybki. Wiecie, że ja tego to nawet nie widziałem, a miałem nogę obok niego postawioną. Piękniutki, prawie że bardzo piękny i cudowny. Następne. Jeden. Dwa. Taki się... maluśki, a jaki cudowniuśki. Ojejku, czy ja z tego miejsca tu będę umiał wyjść, żebym o tym nie zapomniał. I kolejny. Piękny, ładny grzybek. Ta. Zbieramy grzybki sobie.
zbieramy grzybki sobie i tu. La 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 di 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 na 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 la di di la da di 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 ni 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 ho 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 da 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 na 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 la 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 i podchodzimy coraz bliżej i zbieramy sobie grzybki te, oj grzybki te, grzybki te, grzybki te, grzybki te, te na na la la. Na tym świecie jest tak ładnie, przyjemnie. I tu obok kamery jeden grzybek. I żeby nie było za kamerą i za drzewem. Kolejnie. O, piękne. Normalnie wygląda, jakbym sobie ich naukładał tutaj. Naprawdę tak dużo grzybków w jednym miejscu. I tutaj taki ładniuśki. Do koszyczka. Oj, do koszyczka. Coraz więcej. I tu nawet nie odejdę o metr i kolejny zdrowiuśki jak niemowlę. O, i znów coś pięknego mamy. Mamy piękniuśkiego grzybka. A ten? Nie, no to jest jak do katalogu. Proszę, i nawet z maluśkim takim. O. Piękny grzybek. Piękny. Ta miejscówka, można powiedzieć, że jest fajna. Fajna. A ty gdzie mi się tutaj schowałeś, ty, cwaniaczku? Pokaż no ty się. O, już cię urwałem, no. Patrz, zdrowy? Ha! Nic tylko do koszyczka. No tak się uchował. Cwaniaczek, gałązką się przykrył. Myślił, że ja go nie zauważę. No nie. Gdzie tu jeszcze może coś być? Gdzie może coś być? Co ja tu jeszcze ominąłem? Tak wiecie, w międzyczasie to ja cały czas zbieram sobie te lakówki. Calutki czas. A patrzcie, jaki to jest smok. Taki smok. Ale wracając do tego, co powiedziałem wcześniej, ten grzyb sobie tutaj umrze naturalnie. Nikt go, przynajmniej ja go nie dotknę, nie wezmę. Ten grzybek będzie tutaj dla robaczków. Ale za to z jego pozycji zobaczyłem ładną, dużą, dorodną lakówkę ametystową. I więc ja ją sobie ładnie zetnę do koszyczka. Obok są jeszcze. I jeszcze, i teraz patrzymy, bo przy lakówkach powinno rosnąć jeszcze jakiś podgrzybek albo cosik. A co to jest?
blaszki. On ma blaszki. To tego se zostawiamy, to nie jest pod grzybek. Nie znam tego grzyba, więc niech on sobie rośnie dalej. A, mówiłem, jest, musi być. Rosną lakówki, muszą być też inne grzybki. Jest piękny, dorodny podgrzybek. O, to jest podgrzybek. Oj mój. No. Zbieramy. Jeden. Proszę. No, czy to myślicie, że ja kłamię? Ja nie kłamię. Proszę, jaki piękny, duży. I tylko dlatego, że oszczędziłem któregoś tam i zostawiłem go dla robaczków i ślimaczków, to dostaję w podziękowaniu pełno różnych, co rosną przy drodze i nikt ich nawet, o, i nikt ich nie widział przejeżdżając. Po prostu te wszystkie stworki, które żyją tu w lesie, to pilnują, żeby grzyby dostawali tylko dobrzy ludzie. O, i na przykład taki Romanek może dostać grzybki, bo Romanek dba w lesie o przyrodę. Nie rzucam śmieci, butelek. Przecież zdarzało się, że chodziłem do lasu z dziećmi. Trzeba było zabrać śniadanie, jedzenie, bo przecież to ledwie weszło do lasu, to już było głodne, nie? Ale zawsze zabieraliśmy wszystko w plecaku z powrotem. Moje dzieci oglądają moje filmiki i jak tata cygani, to mogą dać w komentarzu napisać, żeby nie słuchać tego oszusta. Ale tak nie jest. Las jest po to, żeby istniał, nawet jeśli nas nie będzie. Mają korzystać z tego nasze dzieci, wnuki, prawnuki. I praprawnuki mają opowiadać, że ten las jest taki piękny dlatego, że prapradziadek brzydził się ludźmi, którzy zostawiają śmieci w lesie. Dobra, grzybki. Skończyłem gadać, możecie się na nowo pokazywać. A na razie lakówka. Lakóweczka. Jedna. Druga. Takie piękne fioletowe grzybki. No widzisz, jesteś, ale ty tu zostaniesz. Ty zostaniesz tutaj. A zerwę sobie ciebie. Taki piękny, młodziutki, śliczniutki. O, ha, ha, ha. Wspaniały. Grzybula, grzybula, wspaniały. I to też jest cudowne. O, taki listek. O, jak ładnie idzie wyczyścić. Do lasu się idzie relaksować, a nie biegać. W domu biegałem. I co? Zamrażalnika nie domknąłem i teraz mam problem. I teraz jest problem. A to piękne opieńki miodowe. No a jakże? Do koszyka. Z opieniek to się bierze tylko te kapelusze, bo są twarde troszeczkę, mówią te czonki. Tutaj mamy jakieś bajorko, którego przychodzą się dziki wytarzać. Sarny. Ło! Kurwa, no ja. I ja. Na szczęście poza mokrym tyłkiem nic się nie stało.
Kluczyki mam, portfel mam, kozik mam. No idziemy dalej sobie patrzeć. Ale za to z tej dolnej pozycji było widać dużo tych ametystowych. O, one się nawet fajnie ukruszają. Tam jeszcze, tam. No dużo tego jest. Nie wiem, będę miał za dużo może tych grzybów wszystkich. Co ja ten znowu zrobię? Już powiedziałem, że nie będę suszył, a wszystko ugotować. Mógłbym, jak takie ładne są, to też zamrozić. No ale najpierw trzeba tą lodówkę będzie uruchomić. O. No, znowu takie piękniutkie są te grzybki. O, a jaki ten podobny jest do podgrzybka złotawego, a jednak nie. O, ma blaszki. Nie wiem, czy jadalny, nie znam go, to nie będę zbierał. Ale podobieństwo jest duże. Tych ametystowych to tutaj jest i jest. O, i co? I co? Tak, ametystowy. Lakówka ametystowa, jak ta lala. O, jakie fajne, duże. Tak, będzie wyżerka, a okazyjnie? Okazyjnie taki, taki maluch sobie. O, jeden. I tu co? Widzę. Ajaja. O, drugi. O, tak dalej może. Ja już jak dotknę aparatu, żeby przestawić, to zazwyczaj go wyłączę. O, tu jest też piękny, ale zostaje dla mieszkańców lasu. Bo mamy tu fajnego przy drodze. O, piękny, zdrowy. Do koszyczka. No zbliżam się już. Tam gdzieś moje auto powinno niedaleko być. Niedaleko powinno być auto. A tu jeszcze znowu taką ładną lakówkę widzę. Tak, przynajmniej ma te kolory fajne. Jedna taka fajna. Do koszyczka. I rozglądam się, czy nie widzę czegoś ładnego. Jakiegoś podgrzybka czy czego. No, na razie nie widzę już w koszyku, to już przecież już jest dość dużo tego, nie? No i obok koszyka kolejna piękna bestyjka. Jejku, jejku, jakie ładne są grzybeczki. Jakie ładne grzybki są. Piękne. I gdzie wędruje, gdzie wędruje? Do koszyczka. Po drodze mijamy piękne muchomory, ale gdzie są te czerwone? Gdzie? O, patrz. Patrzysz na muchomory, a tu jest grzybek. Ale on jest troszeczkę od spodu, jak lekko zerkłem. Już ciemny, więc jego nie będziemy brali. Tu na te będziemy patrzyli, co się tutaj z tym dzieje. Czy są ładne? Nie. Zostawiamy. Nie będziemy z nimi nic kombinowali, bo te grzybki mają zostać w lesie. Wszystko, czego nie dotykniemy, czego nie zjemy, zostawiamy. Tu mamy. Ale że te ptaszki takie się uspokoiły. Piękny. Jeden kolejny. Drugi. Trzeci. Czwarty. No, w tamtym tygodniu niby miałem więcej tych grzybów nazbierane. Było tych grzybów, większe były. Ty, pokaż się, jesteś idealny. Matko, taki duży, zdrowiutki. To jest coś pięknego, taki grzybek. Nie no, Romuś.
Dobrze, że ja dzisiaj przyjechałem sobie tutaj jeszcze. Przynajmniej się nie denerwuję tam w tym domu. Super. Super, super. I ten, no. Jestem coraz bliżej samochodu. I tak, powiedziałem, koszyk ma być pełny. Dróżkę dochodzę w jedną stronę, z powrotem. I już jest. Nazbierane. I jeszcze taki. Znowu listek. Pokaż się, chłopczyku. Pokaż, ty mi się pokaż. O, patrz. Skąd ja wiedziałem, że on może mieć taki duży korzeń tam? Znaczy trzonek. Proszku. No. Ale będziesz, grzybie. Wyczyszczę cię za trochę. No. Tak. Takie grzybki się kładzie do koszyczka. I co? I tu nieopodal tego miejsca są też dwa poobiadane, a niech one sobie żyją. Mam dość już praktycznie. Ale jak się po drodze trafia taki, no to jak najbardziej. A co ty tu masz? O, kochany, ty masz czerwie? On ma czerwie. No ale ta część jest dobra. To bierzemy ją do koszyka. A resztę niech zostanie dla robaczków. A czy ja mogę skończyć zbieranie grzybów i filmowanie? No nie no. Ten. No. Ale to jest prawdziwek. To prawdziwka. Tak. Czy w pobliżu będą jeszcze inne, co jest w koszyku? Kolejny grzybek do koszyka. Ale czy będą inne w pobliżu? No ja nie widziałem w pobliżu, ale to pewnie dlatego, bo tutaj normalnie jakaś sarna się wygrzewała i pewnie zjadła. Na pewno. Aj, chyba się słabo rozglądałem, bo o! Aha, jeden i drugi. Mi się nie mieszczą. Tu jeszcze. Zbyt pięknie. Wspaniały. To tak wam powiem, że tą wizytę w tym lesie to już chyba będę mógł zakończyć właśnie takimi pięknymi zbiorami. Ojej, jeszcze mi wypadł. Nie chcesz do koszyczka? Nie chcesz? Czyściutki. I to ja wam powiem, z takimi grzybkami to jest fajny koniec. Będę się z państwem żegnał z tej wizyty mojej z lasu. Zaraz dochodzę do samochodu, więc wsiądę.
pełny koszyk grzybów jest, więc nie ma co kombinować, resztę zostawić dla innych, albo niech się przyroda sama nimi zaopiekuje. Do usłyszenia i do zobaczenia. Wszystko jest ok.